Cześć, w tym filmie pokażę, jak utworzyć prostą galerię zdjęć w WordPressie. Galeria będzie wyglądała mniej więcej tak, czyli będzie składała się z takich jakby okładek do każdej galerii, które stanowią coś a la albumy zdjęć. No i potem po kliknięciu w dany album możemy przejść do konkretnej podstrony z daną galerią już z danej kategorii. Jest to bardzo proste, możemy to łatwo otworzyć w WordPressie bez konieczności instalacji żadnych wtyczek, tylko posługując się tym natywnym edytorem blokowym WordPressa. Więc przejdźmy już może do strony, tutaj do kokpitu WordPressa i spójrzmy, jak możemy takie coś stworzyć u nas na WordPressie. I ja całą tą galerię oparłam o hierarchię stron w WordPressie, czyli mamy po prostu do każdej galerii zakładamy nową stronę oraz dodajemy ją jako stronę podrzędną do jakiejś tam jednej głównej strony, która będzie po prostu tutaj na tej naszej stronie była tym taką główną stroną dla galerii. Dla mnie jest to akurat strona główna, ale może to być jakaś dowolna inna strona na naszej podstronie, także możemy sobie stworzyć osobną podstronę galeria na przykład i tam podpiąć te podstrony takie podrzędne z tymi konkretnymi galeriami. Więc ja sobie założę jeszcze tutaj jedną taką podstronę i zobaczmy, jak byśmy taką galerię utworzyli. Czyli utworzę galerię golf do tej naszej galerii. No i tutaj jak otworzymy sobie nasz taki sidebar w tym edytorze, mamy coś takiego jak atrybuty strony i możemy wskazać tutaj stronę nadrzędną. Ja wybiorę sobie tutaj strona główna po to, żeby właśnie ta strona z tą galerią na temat golfa była po prostu podrzędna i podpięta pod tą stronę główną moją, do której sobie później utworzymy właśnie takie kafelki z takimi tak zwanymi albumami. No i teraz mogę skorzystać tutaj z tego edytora blokowego, żeby dodać sobie jakąś treść, więc mogę sobie najpierw dodać może jakiś kawałek treści, żeby nie było to sama tylko galeria, więc wstawiam jakiś tutaj tekst, no posłużę się takim przykładowym tekstem lorem ipsum. Zamienię sobie ten blok na nagłówek i zrobię go na zwiększoną szerokość, tak żeby był, jak to sobie zamkniemy, to on będzie mniej więcej takiej szerokości, tak jak mniej więcej nam ta strona się układa. Pod spodem sobie dodam na przykład blok kolumny, tak żeby w dwóch kolumnach ułożyć sobie jeszcze jakiś taki tekst. Tutaj też musimy ustawić sobie te kolumny na zwiększoną szerokość, żeby po prostu ta szerokość była odpowiednia. No i też tak samo wstawiam tutaj przykładowy tekst. I tak samo do drugiej kolumny wstawię też sobie przykładowy tekst. Także mamy już taką jakąś zajawkę, gdzie możemy opisać sobie tą naszą galerię. Możemy to oczywiście ten tekst też sobie przyciąć, jeżeli on jest za długi, lub zrobić go w trzech kolumnach. No to już potem zależy tylko i wyłącznie od tego, co my tutaj chcemy zamieścić. No i teraz dodaję sobie blok. W WordPressie mamy właśnie taki blok galeria. Blok galeria również zrobimy sobie na zwiększoną szerokość, ale możemy ją też zrobić na całą szerokość. Zależy, czy nam takie coś by bardziej odpowiadało, to za chwilę sobie spojrzymy. No ale weźmy do biblioteki mediów i tutaj możemy sobie wybrać po prostu media, które już wcześniej załadowaliśmy do WordPressa. Możemy teraz na tym etapie również wgrać zdjęcia po prostu z komputera. Nie ma problemu. Wstawiamy zdjęcia i widzicie tutaj już od razu one się układają nam w taką ładną galerię. Tutaj jak otworzymy sobie jeszcze te nasze ustawienia, to mamy możliwość zmiany liczby kolumn. Możemy ustawić w dwóch kolumnach, możemy ustawić w czterech kolumnach. Tak, mamy tutaj po prostu kilka możliwości, więc możemy wybrać to, co nam najbardziej odpowiada. Także ja chyba zostawię trzy kolumny, bo to jest mi się najbardziej podoba. Tutaj potrzebujemy jeszcze zmienić, żeby odnośnik kierował do pliku multimedialnego, także jeżeli klikniemy na dane zdjęcie z galerii, żeby ono po prostu kierowało do tego pliku multimedialnego, a my jeszcze zrobimy sobie tutaj tak zwany efekt lightbox, żeby otwierało się w takim, wiecie, na takim zaciemnionym tle te zdjęcia. Rozmiar obrazka możemy zostawić duży, no i mamy tą galerię. Jeszcze możemy spojrzeć, jakby wyglądało to na całą szerokość, możemy na pełną szerokość zrobić, też mogłoby to być całkiem fajny efekt, ale ja chyba zostawię na zwiększoną szerokość.
No i opublikuję już tą stronę. I teraz, jak wrócimy do naszych stron, to zobaczymy, że mamy już tą stronę golf, tak, i te moje pozostałe galerie tutaj zrobione. No i teraz możemy przejść do stworzenia sobie na stronie głównej tych takich jakby kafelek z albumami, z takimi okładkami tych galerii, żeby można było po prostu kliknąć i przejść na konkretną podstronę. No i tutaj też w sumie moglibyśmy coś tutaj napisać, więc może ja tu na stronę główną, szczególnie, że jesteśmy, no to warto byłoby coś tutaj jednak dodać, jakiś kawałek tekstu. Ja dodam dwie kolumny po to, żeby sobie zrobić taki efekt, że tylko do połowy będziemy mieć jakby tej strony kawałek tekstu. Mamy tutaj jakiś taki prosty tekst, no i możemy na przykład zmienić sobie, żebyśmy mieli, nie wiem, na przykład 24 piksele, może trochę więcej. Może nawet jeszcze więcej, o, coś takiego, może i te kolumny może zmienię im, zmienię tym kolumnom jeszcze szerokość, na przykład zrobimy tutaj na 70%, tak żeby trochę było, albo nawet może na 60%. O, to będzie dosyć fajnie wyglądało. No i teraz pod spodem dodamy sobie te zajawki. No to też musimy oprzeć się o ten taki układ kolumnowy. Więc znowu dodamy sobie te kolumny, dodamy sobie pół na pół. No i teraz też musimy zrobić tak, żeby było na zwiększoną szerokość, tak żeby nam się tutaj układało na równi właśnie z tym napisem. No i dodamy sobie tutaj obrazek. I teraz wybierzemy sobie po prostu jeden z obrazków, który będzie taką okładką naszej galerii, czyli wybierzemy na przykład ten do wspinaczki. Tak, i tutaj sobie wpisuję wspinaczka, to mogę sobie zrobić trochę wytłuszczone i tutaj możemy podlinkować do strony wspinaczka. I tak samo nasz obraz, który tutaj sobie dodaliśmy, możemy tutaj zobaczyć wstaw odnośnik, również dodać, podlinkować jakby, że po kliknięciu w ten obraz nas przeniesie do danej galerii. Także to jest też dosyć fajne. No i tak będę kontynuować tutaj z kolejnymi obrazkami, czyli tu na przykład wejdę sobie w bibliotekę mediów i wybierzmy sobie, no na przykład ten golf, który dodawaliśmy przed chwilą. I tak samo tutaj robimy dokładnie to tak samo. Wytłuszczamy tutaj do tego golfa. Tylko musimy pamiętać, że te strony muszą już być opublikowane, te strony z galeriami, żebyśmy mogli je tutaj podlinkować. Ponieważ jeżeli będą dodane jako szkic, to niestety tutaj nie będziemy w stanie dodać tych właśnie podstron. Po prostu podlinkować tego nie będziemy w stanie. No i teraz mamy taką możliwość. Mamy tutaj w dwóch kolumnach. Możemy dodać kolejny blok, taki właśnie z kolumnami. I ja to proponuję zrobić, że zduplikujemy sobie tą całą sekcję. I teraz tylko podmienimy. Tutaj wejdziemy i zastąpimy. Oj, tutaj coś widzę, się wykrzacza nam ten edytor. Zastąpimy to naszymi jakimiś tam kolejnymi zdjęciami. Podmienimy sobie. Tak samo musimy tutaj podmienić sobie teraz, ponieważ chcemy tutaj, żeby kierowało nas na inną stronę, czyli weźmiemy na narciarstwo i tutaj tak samo musimy zmienić ten tekst. No ale to robimy dokładnie tak samo jak wcześniej, więc nic tu nowego nas nie czeka. No i teraz tutaj jeszcze zmienię w tym ostatnim naszym bloku, tutaj mam tą bibliotekę i zmienimy sobie na taki obraz, żeby ten nasz surfing sobie podpiąć i też tu sobie wytłuszczę i znajdę sobie tą stronę. I tak samo ten obrazek tutaj podlinkujemy do surfingu, żeby po prostu po kliknięciu w obrazek, żebyśmy mieli już możliwość przekierowania. No i teraz mamy taką stronę, to możemy sobie to zamknąć i zobaczymy sobie podgląd tej strony w naszym Gutenbergu. No ale oczywiście warto jeszcze podejrzeć sobie na stronie już docelowej, jak będzie wyglądała ta strona, ponieważ to jest strona główna. Tutaj akurat w tym motywie ten napis strona główna nam się nie pojawi. Pojawi nam się tutaj ten kawałek tekstu, pojawią nam się te kategorie. Moglibyśmy tu jeszcze dodać jakiś odstęp między tym tekstem a tą galerią, ale no to już możecie sobie sami dodać w tym edytorze blokowym. No i teraz jak klikniemy, tak jak tutaj, o tu się coś nie dodało, widzę, nie podlinkowało się, tylko w tym golfie, także jeszcze poprawię i tutaj dodam golf. Ok, to jest tu. No i teraz już powinno
Teraz już nam to powinno zadziałać, czyli zobaczycie, że po najechaniu zamienia się na łapkę nasz kursor i możemy sobie kliknąć. No i teraz wejdziemy już do tej naszej galerii. Także w bardzo prosty sposób, w zasadzie bez użycia żadnych wtyczek, byliśmy w stanie sobie stworzyć galerię. No i teraz zobaczcie, tutaj jak kliknę, to pojawia się nam taki efekt lightbox, czyli tak właśnie się otwiera na takim zaciemnionym tle. I to nie jest obsługiwane natywnie w WordPressie, to znaczy ten efekt lightbox musimy sobie dodać za pomocą wtyczki. I to jest jedyna wtyczka, którą musimy zainstalować, aby taką galerię utworzyć. I ta wtyczka nazywa się Fancy Box for WordPress. Także tą wtyczkę, jak sobie zainstalujecie, to wystarczy przejść do ustawień Fancy Box for WP. I tutaj mamy możliwość jakieś dostosowania jeszcze tych kolorów, nakładki i tak dalej. Także tu możecie sobie przeklikać, jakie są animacje i tak dalej. Ale w zasadzie włączenie już tej wtyczki dodaje nam automatycznie ten efekt Lightbox, pod warunkiem, że w galerii, jak dodawaliśmy te zdjęcia, zaznaczyliśmy tam w galerii, że po prostu, to może jeszcze pokażę, żeby ta strona, ta galeria kierowała, jakby linkowała do, tutaj wejdziemy sobie i zaznaczymy galerię, także odnośnik do plik multimedialny, to wtedy nam złapie ten fancy box i po prostu będziemy mogli, będą się te zdjęcia otwierały w taki sposób. Tutaj jeszcze pokażę, że możemy sobie te zdjęcia ustawiać w innej kolejności. Mamy taki prosty interfejs, możemy tutaj wprowadzać jakiś podpis tego zdjęcia. No oczywiście każde zdjęcie warto jest, tu możemy edytować je, usunąć, na przykład jeżeli nam się nie podoba. Natomiast warto też w bibliotece zdjęć od razu wszystkie te zdjęcia poopisywać, przynajmniej dopisać atrybut Alt, ponieważ jest to no przydatne do, na potrzeby SEO oraz dla dostępności danych zdjęć, czyli jak klikniemy tutaj na zdjęcie, to wpisujemy tekst alternatywny, który kilkoma słowami powinien po prostu opisywać to zdjęcie. Także to tyle, myślę, że nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, ale na wiele potrzeb będzie wystarczająca taka galeria, także mam nadzieję, że to Wam się podobało i że taka galeria po prostu może Wam się przydać. To dzięki, cześć!